miał być rewanż za dosyć taką wyraźną porażkę w Łodzi. Wydawało się, że jest to możliwe, aby to był mecz wyrównany, no jednak mecz bez historii, tak można powiedzieć. Było to możliwe, choć zawaliliśmy pierwszą kwartę, bo zdecydowanie przegraliśmy ją i już nie dało rady się do drużyny Widewa dogonić. Myślę, że był to bardzo podobny mecz, jak w Widze wygraliśmy. Widzew postawił twarde warunki, widać, że obserwowali kasety z nagranami, z nagranymi naszymi meczami, byli bardzo dobrze przygotowani. Była drużyna dzisiaj Widzewa lepsza, zdecydowanie, czy może nie zdecydowanie, ale lepsza i zasłużenie wygrała. Gratuluję. My graliśmy pojaźliwie w pierwszej kwarcie i to stąd wzięła się nasza porażka, zdecydowanie. Nie mogły wejść dziewczyny w ten mecz, to było widać. Ja spróbowałem, ratowałem składem, wpuściłem chyba 8 dziewczyn, grało w pierwszej kwarcie i nie przynosiło to żadnych efektów. Później troszeczkę lepiej zaczęliśmy grać, no ale na drużynę Widzewa dzisiaj to było stanowczo za mało. Czy to już zmęczenie sezonem, czy nie ma co zwalać? Myślę, że jest to możliwe. Dzisiaj jest pierwszy dzień taki, że jest upał na sali, nie jesteśmy, byliśmy do tego przygotowani. Na pewno nie ma co zwalać na to, bo wiadomo, że jedna i druga drużyna do warunki mają takie same. My przegraliśmy tą pierwszą kwartę mentalnie i dlatego przegraliśmy mecz dzisiejszy. Ciężko już w tej fazie mobilizować zawodniczki, kiedy... wie pan, ja uważam, że każdy koreograf koszykówkę to ją kocha i nieważne, czy jest zmęczony, czy nie zmęczony, wychodzi i chce grać. I tak na pewno wam tak samo do tego podchodzą. A że nam się nie udało, no wygraliśmy bardzo dużo meczy na wyjeździe, wygraliśmy bardzo dużo meczy u siebie. Jesteśmy drużyną swojego parkietu, nie udało się wygrać z Widzewem. Mam nadzieję, że wygramy na wyjeździe jakiś mecz i odkupimy tą porażkę po tej porażce na wyjeździe. Zobaczyliśmy sobie tutaj troszeczkę zęby na jakiś taki rewanż za tamtą porażkę w Łodzi, za jakiś wyrównany mecz. Mecz bez historii według pana, czy... Nie. Na pewno początek troszeczkę ustawił nam cały mecz, natomiast Rzeszów cały czas się odgryzał. Gdzieś tam uciekliśmy na 17 punktów, nagle patrzymy, jest 9, także sądzę, że są... Tak, cały czas. Natomiast sądzę, że są tutaj zespoły, może nie w tej finałowej dwunastce, które już by odpuściły, a Rzeszów grał do samego końca, także... Ta obrona tutaj była kluczem, bo sobie AZS połamał zęby na tej waszej obronie. No może nie połamał zęby, co my po trzech ostatnich porażkach, takie niefortunne z Karkonoszami, można powiedzieć planowa z Pabianicami i tragiczny mecz z Koroną. Natomiast tutaj troszeczkę żeśmy się odbudowali, bo mieliśmy nagranie naszego meczu z Rzeszowem, także byliśmy troszkę przygotowani do tego. Wiedzieliście, na co zwrócić uwagę? No tak, zdecydowanie. No Widzew jest trzeci. Kto awansuje według pana oprócz Pabianic? Czy kto chce awansować? Z tego co ja wiem, to nikt nie chce, ale my na przykład chcemy być jak najwyżej. Jeżeli to będzie drugie miejsce, to będziemy chcieli być na drugim. Nikt nie odpuści tutaj ani Karkonosze, ani Łomianki. Zobaczymy jeszcze jutrzejsze wyniki Łomianek. Łomianki grają z Ostrowem, Konin gra z Karkonoszami. Tutaj troszeczkę Koninowi i Ostrowowi troszeczkę będziemy kibicować.